Czy w latach 60. normalnym było, żeby zwykłe sprzątaczki kręciły się po tajnym laboratorium bez problemu? Myjąc sobie podłogę. O! Co to za stwór z głębin, jakiego jeszcze ludzkość nie widziała? Dobra, dobra, już się nie czepią. Shape of Water, czyli Kształt Wody. Jaki ładny tytuł, prawda? To nowy film meksykańskiego reżysera Guillermo del Toro, który opowiada historię granej przez Sally Hawkins' Elijah Esposito. Niemaj kobiecie pracującej jako sprzątaczka w tajnym amerykańskim laboratorium z czasów zimnej wojny. Dalej cytując film, jej życie ulega nagłej zmianie, gdy odkrywa pilnie strzeżony sekret. To znaczy akurat z drugą koleżanką myły sobie salę, a ten stwór wjechał do pomieszczenia tuż przy nich. Miałem się nie czepiać. Bardzo ciekawy film, w stylu Guillermo del Toro, którym jakoś tam specjalnie nie przepadam. To znaczy, koleś uwielbia robić jakieś takie popieprzone fantazy dla dorosłych. I powiem wam, że w tym przypadku znowu, elementy jakiejś takiej bajki, baśniowości, wiecie, historii z morałem, o miłości, tolerancji i tym podobnych, Spoko, ale te elementy dla dorosłych typu masturbacja, seks, odgryzanie palców, dla mnie niepotrzebne. Muszę na pewno film pochwalić za reżyserię i zdjęcia, ponieważ cała ta placówka laboratorium jest bardzo ciekawa. Nawet na początku filmu, gdy widzimy rutynowy dzień tych sprzątaczek i jakby śledzimy ich losy, co po kolei tam robią w tym laboratorium, ja czułem się mega zainteresowany, gdzie ten pierwszy akt naprawdę mnie wkręcił. Po prostu miałem ochotę na chwilę Zostawić akcję i się rozejrzeć po tym ciekawym, interesującym, dziwnym miejscu. Szczególnie, że Deltoro fantastycznie bawi się kolorami, gdzie odcienie zielonego i niebieskiego po prostu widzimy tutaj wszystkie. No specjalnie są to wodne kolory, ale dzięki temu każde ujęcie jest klimatyczne i ciekawe. Sally Hawkins głównej roli jest świetna. Nie ma sprzątaczka, która całe życie była traktowana troszeczkę jak trendowata, że czegoś jej brakuje. I wreszcie spotyka tego stwora, który nie rozumie jej przypadłości. Akceptuje ją, więc mamy love story. Powiem wam tak, no, film ma wysokie noty, bo w Stanach już dawno miał premierę i ma nominację do Oscara na Rotten Tomatoes, ponad 8 od krytyków. Ja tego nie widzę. Artystyczna, baśniowa wizja, takie wiecie, fantazy w stylu del Toro, no, naprawdę mnie kupiła przynajmniej na początku. Plus jeszcze aktorstwo. No, to są rzeczy, które wynoszą ten film ponad przeciętą zdecydowanie. Ale scenariusz w moich oczach jest po prostu słaby, przewidywalny, nudny i prowadzi wiele wątków donikąd. No, przewidywalny, dobra, to nie gra o tron. Nie o to tu chodziło, chodziło o uczucia. Ale jak dla mnie tych uczuć. Nie... Nie ma. W sensie na koniec filmu nie czułem się w ogóle zaangażowany w związek tej głównej dwójki pięknej i bestii. A większość postaci wydała mi się karykaturalna, stereotypowa i tak naprawdę nudna. Przez film, oczywiście, przewija się wątek tolerancji i takiej dla czarnoskórych ludzi, no bo mamy lata 60, więc rasizm istnieje. I takiej, wiecie, dla czegoś, co nie znamy, dla odmienności. No, że ona jest nie ma że on jest potworem. <laughs> I przesłanie jest spoko, no. Nie należy krzywdzić ludzi za odmienność. Ale jest tutaj zero oryginalności. No i główny punkt programu, czyli to uczucie. Między Elizą, Elizą a wsporem wodnym. W ogóle go nie czułem. Rozumiałem jej punkt widzenia, ponieważ jest świetną aktorką i rewelacyjnie sprzedała, dlaczego jakby zaczyna na niego lecieć. Ale powiem Wam tak, film trwa dwie godziny i jest wypełniony wątkami pobocznymi, a ich Związek-miłość tak naprawdę dzieje się praktycznie od pierwszego wejrzenia na pstryknięcie. Znaczy ona się zakochuje od pierwszego wejrzenia, bo ten stwór wodny zachowuje się do końca jak zwierzę. Więc zdecydowanie wolałbym tutaj jakieś dłuższe i ciekawsze budowanie związku i relacji między nimi, zamiast dziesięciu wątków pobocznych typu Michael Shannon kupuje nowy samochód. No właśnie, bo Michael Shannon jest w tym filmie, uwielbiam tego aktora i naprawdę chłopak robi tutaj co może z tym, co dostał w scenariuszu. Ale w gruncie rzeczy i tak wychodzi na karykaturę. Jest po prostu kapitanem, złoczyńcą, kolejnym złym, który jest zły, bo jest zły. Więc dla mnie film zaczął wysoko, bo naprawdę byłem wkręcony w ten baśniowy dziwny klimat. Historia wydawała się od razu ciekawa i chciałoby się powiedzieć, oryginalna. I czekałem na to, co się już przy trailerach zastanawiałem, jak Del Toro sprzeda mi związek między tym wodnym stworem a tą kobietą. Nie wiem do teraz. Znaczy <totrzę> ja tego całkowicie nie kupuję. No, miło, że od pierwszego wejrzenia w czymś co się zachowuje, jak zwierzę. Dała mu jajko, to chapną pod wodę i zeżar, a następnym razem ona przyszła i tańczyła obok niego. Znaczy powtarzam, aktorstwo. Artystyczna wizja tego miejsca, kolory, zdjęcia generalnie i reżyseria, wszystko naprawdę ciekawe. Ale scenariusz przewidywalny, nudny i prowadzący wiele wątków do niko. Także Shape of Water dostaje ode mnie 6 na 10. Myślę, że film jest warto obejrzeć, szczególnie, że ma bardzo wysokie noty wśród większości krytyków, ale tylko mówię, żebyście się nie zawiedli tak jak ja, ponieważ naprawdę nie jest to dla mnie arcydzieło pod żadnym względem. Jest to po prostu kolejna Ciekawa, interesująca, dziwna wizja del Toro, która jak dla mnie, no, dużo jej brakuje do ideału. A wam jak się podobało? Kupiliście ten związek między człowiekiem a rybą? Dajcie znać w komentarzach, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach.